Szanowni Państwo, witam wszystkich, dzień dobry. W dniu niniejszym otwieram 35. sesję Rady Miejskiej 10. Swoszowice, zwołaną na dzisiaj, to jest 4 lipca 2013 roku, na godzinę 18.45 w siedzibie Rady Miejskiej 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Wszystkich Państwa radnych, jak i wszystkich przybyć pozostałych, serdecznie przepraszam za opóźnienie i jak zawsze tradycyjnie informuję, że wyniknęło ono ze zbyt późnego doręczenia projektów uchwał przez poszczególne komisje do zarządu, do przewodniczącego, co z kolei skutkowało obradowaniem zarządu w godzinach, kiedy już powinna trwać sesja. Szanowni Państwo, macie przed sobą projekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy to jest otwarcie, mamy już za sobą. Ja wizualnie stwierdzam kworum, ale listę obecności oczywiście Państwu podaję z prośbą o wpisywanie się, podpisywanie się na niej. Proszę bardzo. I równocześnie dla gości, jeżeli ktoś z Państwa jest chętnych, ale nie jest to obowiązkowe, proszę się podpisywać, jeżeli Państwo macie taką wolę. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad 35. sesji. Przechodzimy w tej chwili do niego. Ja rozumiem, że Państwo, tutaj jeden z Panów był chętny do zabrania głosu w dzisiejszej sesji, przynajmniej tak Pan to zgłaszał elektronicznie. Czy nadal Pan potrzebuje chęć wystąpienia? Tak. Zatem, Szanowni Państwo, ja proponuję zrobić tak. A czy Pani również chce zabrać głos w dyskusji, czy nie? Nie. Nie. Zatem mamy wystąpienie jednego z mieszkańców. Szanowni Państwo, ja to widzę następująco. A żeby Pan nie musiał czekać, a mam dzisiaj dużo projektów uchwał, to proponuję zmienić porządek, projekt porządku, znaczy porządek obrad. Przyjęcie. Tak jest. Czyli przed przyjęciem tegoż porządku obrad proponuję dopuścić Pana... Pan się... Piotra Wnuka, tak? Piotra Wnuka do głosu, informując, że prosimy o wypowiedź w miarę zwartą, merytorycznie mocną, aczkolwiek uprzejmie proszę o niezawieranie w tych wypowiedzi treści, których nie ma Pan pokrycia. Tak to oględnie ujął. Proszę więc, bardzo. Jak zapewne Państwo wiecie, kilka lat temu miała miejsce przebudowa Zakopianki w Opatkowicach na poziomie stacji benzynowej. Cóż, przebudowa ta przebiegała z drastycznym naruszeniem prawa. W skróceniu, nie wnikając w szczegóły, auta na przykład miały jeździć tyłem na Zakopianką kilkaset metrów do ulicy Poroniczki. Takie inne kretynizmy odpowiedzialny jest projekt oraz niektórzy radni dzielnicy, którzy popierali ten projekt i w chwili obecnej naruszyłem się 18 złamań prawa dotyczących tego projektu. Z takich podstawowych, ulica Opatkowicka jest za wąska, nie spełnia żadnych norm. Według przepisów powinna mieć minimum 5 metrów, ma niecałe 4. To było, ja oczywiście pisma do Rady Dzielnicy z tym kierowałem i tak dalej, wszyscy to mieli gdzieś. W tej chwili, ponieważ o Zikicie, no nie chcę się wypowiadać, wiadomo co to za firma, jak ona funkcjonuje. Aha, za tamte plany był odpowiedzialny jaki pan Kajster, to wydaje się wszystko tłumaczy. W chwili obecnej, dwa lata temu, zostały przedstawione nowe kretyńskie plany Zikitu i plany są ewidentnie robione pod firmę Servios. Wbrew temu, co twierdzili niektórzy radni tej dzielnicy, którzy opowiadali, że firma Servios sprzedała ten teren, firma Servios dalej go posiada. Będąc w Zikicie, widziałem plany, na których Zikit za państwowe pieniądze znaczy już drogi dojazdowe mające, znajdujące się na terenie Zikitu i droga dojazdowa do jednego domu, który mieści się na końcu, ma mieć 8 metrów szerokości. Proszę Państwa, czy tutaj ktoś zwariował? Czy to jest chore? Droga dwukierunkowa pieszojezdnia, zgodnie z tymi kretyńskimi planami, ma 2,90 szerokości. 2,90 to jest niezgodne z niczym. Proszę Państwa, sytuacja do czego się sprowadza? Po wykonaniu tych przeróbek woda Zakopianki, jak było do przewidzenia, zalewa mój dom. Po prostu po każdym opadzie, każdy większy opad, woda mi się wlewała do sklepu przez próg. Umówiłem z panem przewodniczącym dwa lata temu, miałem się spotkać z Zikitem w sprawie omówienia co dalej, odszkodowania. Zikit wysłał mi pismo, że oni jadą na wakacje, nie mają czasu i skontaktują się w terminie późniejszym. Od tego czasu minęły ponad dwa lata. Nic się nie zmieniło. Po ostatnich opadach woda nie zalała mi tylko jednego pomieszczenia, które zawsze zalewa, tylko zalała mi już cały dom. Przesiąkła przez ściany, dom jest drewniany, po prostu przesączyła. Gdyż no, aha, stanowi to rażące naruszenie prawa wodnego. Gdyż jest jasno w prawie wodnym powiedziane, iż nie można puszczać wód opadowych na teren sąsiada. Tam to zostało zrobione przy radosnym poparciu radnych 10 miesięcy.
W tej chwili każdy opad deszczu powoduje zalewanie dróg. Doprowadziło to do tego, i musiałem zlikwidować prowadzoną tam działalność gospodarczą, gdyż no niestety przy wygodności 80-90% powietrza nie da się, gdyż wszystko ginie. Dom się nie nadaje w tej chwili do niczego. Były przypadki, iż w zimie przejeżdżający tir, ponieważ droga jest spuszczona 2 metry od zakopianki, przejeżdżającego tira potrafiło spaść kamienie albo kawałki lodu. Jeszcze nikogo nie zabiło do tej pory. Sytuacja jest w tej chwili drastyczna. I zastanawiam się, co Państwo zrobicie. Państwo o tym wiecie od 6-7 lat. Wtedy zostały przedstawione plany. Plany, które z założenia były chore, nie mieściły się żadnych norm. Na przykład auta wjeżdżające w drogę serwisową miały haczyć o dach. Miały się łamać pod kątem 180 stopni i jeździć ulicą Zakopiańską na wstecznym albo łamać się przez 3 pasy. Ktoś to zatwierdził, proszę Państwa. Doszło do takiej sytuacji, że jak zablokowałem Zakopiankę, gdyż zgodnie z planami, które Państwo żeście zatwierdzili, byłem wtedy u wykonawcy, bo stwierdzili, że mają to gdzieś, byłem w Radzie Dzielnicy, stwierdzili, tu też się dowiedziałem, że Państwo to macie gdzieś, bo to jest zgodne z planami, zablokowałem więc Zakopiankę. Po paru godzinach przyjechała policja, co zrobiła? Przestępcy z policji przestawili znak, czego nie wolno. Czy to jest chora sytuacja? W tej chwili chodzi o to, już abstrahując od innej niegospodarności i tak dalej, chodzi o to, co zrobić i to na dziś, ponieważ woda zalewa mi dom cały czas od skończenia przebudowy Zakopianki. I mam na to szereg pism, dokumentacji zdjęciowej, filmów i w ogóle. Sytuacja jest w tej chwili drastyczna. Państwa nieodpowiedzialne działania doprowadziły do tego, iż został zniszczony mój dom. I odpowiedzialni są za to. Ja byłem tutaj, ja mówiłem o tym już parę lat temu, umawiałem się przez pan przewodniczący Pęka, umawialiśmy się i co z tego wynika? Nic. A wiadomo, przecież ludzie, wystarczy wziąć przepisy jakiekolwiek dotyczące budownictwa drogowego, stwierdzić, że to jest jedna wielka niegospodarność. Jeżeli zgodnie z planami się buduje drogę, ulicę Opatkowicką, która ma 3,90 i ja pisałem pismo do Rady Gminy, nic. Przecież Państwo łamiecie prawo. Szanowny Panie, to ja muszę Panu przerwać, bo ja prosiłem, ażeby Pan nie opowiadał treści. Dokładnie. Których Pan nie ma potwierdzenia. Jeżeli Pan uważa, że łamiemy prawo, proponuje udać się do organu ścigania, powiadomić je i tak dalej swoje kroki kierować. Bo moje zdanie jest zupełnie przeciwstawne. Absolutnie prawa nigdy nie złamaliśmy. Jeżeli zna Pan konkretny przykład, tak jak powiedziałem, proszę to zgłosić, bo to nie my jesteśmy organem, sami się wyścigać nie będziemy. Nie jest prawdą, co Pan powiedział, że złamaliśmy prawo. To jest kłamstwo. Proszę Pana, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, szanowny panie, i proponuję naprawdę tego więcej tutaj nie mówić w stosunku do osób, które tego takiego czynu nie popełniły nigdy. Po drugie, prawdą jest, że byliśmy umówieni 2 lata temu. Prawdą, że nic z tego nie wyniknęło. Prawdą jest też to, że problem ze spotkaniem, znaczy z jego nieodbyciem się, tak naprawdę się nie spotkaliśmy. Wynikło stąd, że Zikit nie chciał uczestniczyć w tym spotkaniu, co Pan dobrze wie, a dostał Pan pisemną odpowiedź nie od nas, bo myśmy byli chętni na spotkanie, tylko z Zikitu. Ja to odpowiedź też doskonale pamiętam, z której wynikało, że jakby niespecjalnie dążą do odbycia tego spotkania. Więc tyle w tym temacie, co do jakiegoś łamania prawa, co do spotkania z moim udziałem. Pragnę też Pana poinformować, że większość osób, które tutaj są, są radnymi pierwszej kadencji. W związku z tym nie jest tak, że znają ten temat od 6-7 lat, jak Pan powiedział, lecz znają go co najwyżej od lat 2, bo mniej więcej 2 lata temu Pan u nas zagościł i wtedy większość tutejszych radnych miała możliwość się z Panem i z Pana problemem spotkać. No nie, 4 nie, tylko niespełna 3. Niespełna 3. Dobrze, ale co? No i właściwie z mojej strony tyle. Jak ja tak powiem. I ja jeszcze chciałem Panu powiedzieć, że, bo pewnie wszyscy Państwo są tutaj świadomi, że my tutaj z Panem dość w ożywiony sposób, intensywny prowadzimy korespondencję elektroniczną. Ja już Pana tym ze swojej strony uważam, że wykazałem maksimum dobrej woli, gdyż i podałem Panu numer, adres mailowy do przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Pana Radnego Tadeusza Murzyna. On jest osobą właściwą pod względem kompetencji do rozstrzygania spraw, prowadzenia spraw z ramienia Rady Dzielnicy w zakresie dróg, remontów, napraw, budów, a nie przewodniczący Rady Dzielnicy. Co więcej, ja odnoszę takie wrażenie, że Pan oczekuje od nas rzeczy, których my nie zrobimy, ponieważ nie mamy takiej kompetencji. Nie jest tak, jak Pan powiedział, że my zdecydowaliśmy o jakimś, zatwierdziliśmy.
pan już takie sformułowania, że zatwierdzili nasz projekt. My żadnego projektu nie zatwierdzamy, my go co najwyżej opiniujemy. To jest drastyczna różnica. Tak jak pan mówi, że jest drastyczna sytuacja, tak jak ja mówię, że jest drastyczna różnica. Opiniowanie, zatwierdzanie to są dwie skrajnie odmienne rzeczy. I tyle z mojego, co do mojej wypowiedzi, pan przewodniczący Murzyk, proszę bardzo. Ja mogę tylko panu tyle powiedzieć, że oczywiście nie pana bardzo żal jest w tej sytuacji, ale pan walczenie z dzielnicą żadnych efektów panu nie da. To przewodniczący wcześniej powiedział, nie jesteśmy zarządcą drogi, ani żadnym organem, który daje jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Tak, przewodniczący mówi, możemy cokolwiek zaopiniować, poprzeć, zaopiniować. To możemy, ale nic poza tym nie prawo. No tak, tylko państwo... Zarządcą drogi jest ZIK, a to jest w ogóle droga wojewódzka, więc na zlecenie z ZGK, na zlecenie ZGK zajmuje się tym ZIK, ale właściwą własnością tej drogi to jest w ogóle państwo, czyli Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. ZIK tylko w ich imieniu coś robi na terenie miasta, ale generalnie właścicielem tej drogi głównej, bo to jest droga wojewódzka główna, jest Dyrekcja, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddziału Krakowie. ZIK robi tylko w ramach naprawy umowy pomiędzy Generalną Dyrekcją, robi to, co tam dyrekcja się zgodzi, bo oni potem de facto za to płacą. Nie miasto, tylko Pelużyńskiego. A dzielnica może tylko i wyłącznie coś popierać albo opiniować. Jeśli chodzi o jakieś możliwości nasze finansowe, to w ogóle by nie wchodzą, bo takie gmoty to my mamy, proszę pana, musielibyśmy to robić chyba tą drogę za 40 lat, żeby nam starczyło. Tak, tylko dzielnica poparła to. Ja jestem, proszę pana, na tą kadencję pierwszą i ja nie wiem, kto co poparło i nie odpowiadam za to, kto co sobie popiera. Mówię, no panu powiedzę, że pan nie kieruje do dzielnicy, bo pan tu nic nie ugra. No pan jako człowieka mi pana żal. I mi pan walczy, bierze zikicie dwa generalnej dyrekcji, proszę pana, bo to jest właścicielem tej drogi głównej. Według mnie to nie było wystąpić, ponieważ pan na wykup tego natychmiast. A ja wystąpiłem, oczywiście. I mi napisano, że w 2010 zostanie wykupione. Jak przyjdzie taka opinia z miasta do nas. Przyszła! Przyszła. O może, czy popieramy wykup, no przyszła, czy nie? No, popieracie państwo, no. To jest najlepsze, że wszystko miało być do 2010 roku. No tak, popieramy, to mniej więcej zrobić z nim, może będą już poparli wykup, no to już... No i stwierdzono, że tak, że będzie wykupiony i będzie zgodnie z logiką zrobione tędzie. Następną niegospodarność mamy przebudowa ulicy Opatkowickiej, gdzie ona została niezgodnie z planem, niezgodnie z planem wybudowana. Nie może mieć 3,90 dwukierunkowa pieszo-jezdnia. To doszło do złamania prawa. Na pewno myśmy to nie zatwierdzali. My nie jesteśmy inżynierami drogownictwa, ani prawni z nas prawdopodobnie to nikt nie ma, nie mam, ale budowlane nie drogą. Więc żaden z nas nie miał prawa i nie ma w ogóle prawa zatwierdzać cokolwiek. My tylko coś opiniujemy pod względem właśnie, czy dla mieszkańców ten kierunek jest dobry, czy kolejność jest dobra. Czy jest to ważne punktu widzenia społecznego? Wszyscy mieszkańcy protestowali. Proszę? Wszyscy mieszkańcy protestowali. No miejcie, ponieważ była to inwestycja nie dzielnicowa, tylko dzielnica miejska, proszę kierunek do tych, co to zlecili i tego wszystkiego, czy Rady Miasta Krakowa, a nie dzielnica. Bo my takich inwestycji wielkich nie prowadzimy, po prostu nasze środki są malusieńkie. My możemy zrobić kawałek nakładki asfaltowej, parę metrów chodnika wyremontować, a wie pan, nasze zadanie, parę lamp postawić i na tym koniec roku. A wszystkie inne inwestycje są inwestycjami miejskimi i to zatwierdzają radni, a realizuje ZIG. Tak, tylko wie pan, tu właśnie rada poparła, gdzie tam są kretynizmy, na przykład proszę się przyjść, zobaczyć, co tam się dzieje, są piękne schody zrobione za grube pieniądze raz i potem prowadzi za siebie, że za kadencji tej, za którą komisji odpowiadam, żadnych kretynizmów nie zatwierdzałem ani nie opiniowałem. Nie, panu to mogę powiedzieć, nie tylko na ulicy tej, o której pan mówił, ale na wszystkich innych. Jak pan wystąpi, czy miasto do nas jakąś opinię, zastanowimy się nad tym, na pewno będziemy działać zgodnie z logiką i z interesem mieszkańców, bo potem wreszcie tu jesteśmy. No tylko to jest właśnie niezgodnie. Pan radny, Mikołaj zgłosił się do dyskusji, proszę bardzo. Proszę państwa, pana Mikołaj. Proszę państwa, rzeczywiście wizyty pana tutaj w Nęka w razie dzielnicy są wielokrotne i poprzedniej kadencji i w tej kadencji już było. Ja nie mogę się doprosić do pana Wnęka, żeby napisał pismo do Zichitu,
jaki on ma zakres żądania, bo na razie to jest cały czas jest w jego wypowiedzi wynika, że coś źle zrobiono i coś grozi prokuratorem. Chciałem i ostatnio pan wnet mnie tu odwiedził, tutaj nawet nie było pana Adama, przez 40 minut tutaj wydzierał się na mnie, że prokurator nade mną siedzi i nad innymi ludźmi. Prosiłem pana, żeby pan napisał to na piśmie i zgłosił oczywiście do organów, gdzie potrzeba. Pan nie napisał pisma, nie napisał pan pisma do Wikitu, bo w Wikicie podobna opinia jest, jaką ja tutaj reprezentuję. Proszę pana, dwa lata temu. Czyli pan. Szanowni my nie przeszkadzaliśmy. Proszę pana, w Wikicie jest podobna opinia, bo pana wypowiedzi w Wikicie są podobne takie jak dzisiaj. Nigdy pan nie złożył na piśmie, co pan chce, co pan żąda. Przypominam sobie tylko tyle, że w czasie przebudowy u Zakopianki były z panem problemy i 3 razy projektował odwodnienie pana terenu. Ponieważ nie było, bo tak ciasno było, nie było innego rozwiązania, trzeba było w jakiś sposób wejść na paną działkę, żeby odwodnić panu teren, nie zgodził się pan na żaden projekt i dokumenty na to widzicie są. Na żaden projekt się pan nie zgodził. Proszę pana, na to, żeby pan nie myślał, że nic nie zrobiłem, po ostatniej rozmowie z panem zadzwonił do Zikitu i w tym samym dniu inspektorzy Zikitu, pan ten odwodny i pan Kłęk przyjechali, oglądali to, rozmawiali z panem, mówili jakie ewentualnie znajdą rozwiązania, podniesienie tam krawężników na tym i takie rozwiązania będą zrobione, a pan na drugi dzień zadzwonił i stwierdził pan, że nie było nikogo. Taka notatka tutaj się znajdzie w papierach, ponieważ robiliby zdjęcia, między innymi jest pan na zdjęcia z datami i tak dalej, jest data interwencji. Także proszę pana, jeszcze raz mam do pana prośbę taką. Proszę złożyć oficjalne pismo do Zikitu z kopią do nas, ale jak powiedzieli tu koledzy, to jest inwestycja miejska, nie dzielnicowa. My na to nie mamy możliwości, my możemy prosić, my możemy wnioskować ewentualnie jakie możliwości są rozwiązania, ale pan wie o tym, że pan se na tą sytuację, która istnieje u pana, pan sam zapracował. Dlatego, że pan się nie zgodził na żadne rozwiązanie odwodnienia pana terenu. Dziękuję bardzo, ja już nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Dziękuję. Ja się tylko ustosunkuję. Zatem prosimy o drugi głos. Proszę, panie Mikuła, złożony jest w mailu, w piśmie do pana przewodniczącego właśnie w sprawie rozmowy z Zikitem, moje żądanie i tak dalej. 2 lata temu miała się rozmowa z Zikitem, wysłali maila, że oni jadą na wakacje. I na tym się rozmowa skończyła. Proszę pana, co zaś się tyczy odwodnienia chodników na moim terenie, to Zikiel owszem zaproponował, że jak ja im dom bezpłatnie przekażę, to oni zrobią chodnik. Autentycznie i mam na to, mam nagraną rozmowę w Zikicie, gdzie kierownik nadzoru stwierdził, że jakbym 2-3 metry odstąpił, to oni zrobią chodnik i odwodnienie. Tylko tam jest 80 cm. I tu jest mały problem. No, więc to jest rozmowa ze ślepym o kolorach. 2 lata trwało, zanim usunęli znak, który stał na prywatnym terenie, pomimo pism. Nawet geodeta, jak stwierdził, że stoi na moim terenie, to twierdzili, że nie stoi. No, tam po prostu naprawdę nie ma z kim gadać. To jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, gdzie wiadomo, po to, żeby rodzinki radni miały gdzie pracować. Że to jest obłęd. I gość, który odpisywał na te pisma, teraz jest szefem Zyki. Gdzie facet w ogóle no, nie ma pojęcia. Szanowni Państwo, ja kończę, bo nie ma sensu. Proponuję zastosować się do tych rad, których udzielił panu pan przewodniczący mówił, jak i pan przewodniczący Mikuła i myślę, że to jest najlepsza droga do załatwienia, przynajmniej próby załatwienia pańskiego problemu. Dziękujemy serdecznie.